dobry Państwu, czwartkowy poranek. Startujemy z Matyśką do sklepu, zrobić jakieś drobne zakupy. Nie, Mati? Tak. Towarzycho zostało sobie w domu. Klarcia sobie śpi jeszcze. Odsypia. Dzisiaj już jest wszystko dobrze z nią. Dobrze się chyba czuje, normalnie. No ale potrzebuje się wyspać. Szczególnie, że Władek dzisiaj szalał w nocy trochę i ją budził. No więc jedziemy szybko z Matyśką załatwić zakupy i kupić między innymi drylownicę. Ja nie posiadam takiego urządzenia, a jednak chyba by mi się przydało teraz do tych wiśni. Wprawdzie można wyjmować pestki łapami normalnie, ale nie wiem, nie jestem pewna, czy tak jest szybciej. Tylko jestem trochę rozkojarzona, szukam kluczy oczywiście, jak zwykle. U mnie to nic nie może być proste. O, jest. Wszystko dobra. Więc tak, taki mamy plan. Wrócimy i pewnie dzisiaj posiedzimy w domu, bo pada deszcz. Także w najlepszym wypadku wyjdziemy na taras, a w ogóle to jest zimno. Nie ma Matyśka? Wczoraj to był upał w porównaniu z tym, co jest dzisiaj. No nie ma tego złego, może dzisiaj przynajmniej komary nas nie będą tak bardzo gryzły. Dobra, zaczynamy od tej drylownicy, nie ma Matyśka? Skończyłyśmy zakupy. I kupiła mi mama kolorowankę. Kolorowankę mamy dla Ciebie i dla Klarki, tak? Dla Klarki. Dobra. Dla Klarki z jednorożcami. To się jeszcze okaże, czy nie będzie awantury, bo nie było dwóch takich samych. No, ale już niech będzie. Najwyżej jakoś się będą musiały dogadać, nie? Nie tutaj parkujemy. Tylko masz się bramę otworzyć. Wysiądziesz, ja wystawię zakupy i potem sobie przestawię auto dalej, dobra? Dobra. Co robicie, łapki? Dostałaś ładną książeczkę chyba, co, Klarciu? O konikach? Tak, Władek mi pomaga. Pomagasz, Władek? Przyklejasz ładnie, tak? Cieszy. Cieszy się, a ty się cieszysz? Tak. No. Ja też dostałam na telefon taką ładną naklejkę z konikiem. Tak. Ale ładnie, pokaż. Ja tak ładnie naklej. Super. Tylko taty mama wyrzuci. Wyrzucę. Proszę, daj. Super. Tu nam się obiad piecze już. Widać, że taki brudny ten piekarnik. Dżemy się udało zrobić z porzeczek. I zostały nam jeszcze... I zaraz po dżemie. I zostały nam jeszcze wiśnie. Kupiłam drylownicę. Drylownicę? Kurde, jak to się mówi? Drylownicę, a tak? I będę próbować, testować, ale chyba zacznę to robić na dworze, bo na pewno będzie pryskać okropnie, więc... Więc zaraz to wezmę na dwór, tylko niech przestanie padać, bo pogoda dzisiaj to jest po prostu dramat. Obiad się gotuje, a dzieciory szaleją. No i tak jest całkiem nieźle, bym powiedziała. A ja próbuję te wiśnie skończyć. No, powiem Wam tak. Może to trochę ułatwia rzeczywiście, ale to nie jest jakieś urządzenie cud. I tak sporo tych pestek tutaj trzeba jeszcze wyławiać. Bo jednak gdzieś tam zawsze któraś zostanie, przepełźnie, niezauważona, więc to jeszcze trzeba przejrzeć później, jeśli by się chciało mieć takie pewne. Ale na pewno przyspiesza to całą robotę, bo robić to w łapach jest więcej brudów i jednak trwa to dłużej. W tym miejscu muszę zrewidować swój pogląd na temat drylownicy, to jednak jest super wynalazek, bo jednak poszło mi to szybko, jak już opanowałam jakiś system, to szło błyskawicznie. Także zrobiłam, wypestkowałam te trochę wiśni tam, to co miałam, bardzo szybko i one już się gotują na dziennik. Bo Matylda wolniej je. Smakują Wam lody? Tak. A ty wiesz, że masz na telefonie kolor naklejkę? Wiem, nakleiłam mi dzisiaj naklejkę z konikiem, tak? Ojoj, jaka mina. To ty jesz te lody. No zeżarłaś całą porcję. Dam ci trochę od siebie, dobra. Przyszłyśmy tutaj na górę, żeby wreszcie zrobić jakąś pracę plastyczną, nie? Tak. Bo już trochę nam się nudzi bez takich prac. Co nie, dziewczyny? Aha. Tak. I co, pomyślałyśmy o czym? O wyklejance? Tak. Wyklejance. Tylko teraz jest dylemat, co będziemy wyklejać? No. Macie jakiś pomysł? No wyklejankę, ale jaką postać? Jaki kształt? Co chcesz wyklejać? Ten taki.
tymi papierami różnymi, tak? Tak. Tu wymyślałam serce, on jest... No ale serce to jest takie banalne, coś trudniejszego byś wymyślił. Różowy kolor. A to będzie wszystko jedno, tylko różowy. O, to ty możesz świnkę Pepę wyklejać. Chcesz Pepę? Nie chcesz. A co byś wolała? No dobrze. Ty byś chciała. O, właśnie. Motylek. To już jest jakiś. Motylka? Dobra, to ja wam narysuję kształt motylka, może. Dobrze. Dam wam papiery kolorowe. Tutaj takie różne mamy cuda. Władysław wam pomoże. I wykleicie motylki, co? Dobrze. A może zrobimy coś w rodzaju witrażu? Witraża? Witrażu? Język polski się kłania. Dobra, zaraz pomyślimy. Namalujemy kształt motylka. Ej, Władek, mnie zasłaniasz. A mnie zasłaniasz. Dobra, ale możecie mi dać namalować motylka? Tak. Motylek ma. Władek, zostaw skrzydło jedno. I skrzydło drugie. I skrzydło drugie. I tu jeszcze też ma. Tak. Tak? To jeden motylek już jest. Można go dowolnie wykleić. A tu jeszcze można mieć takie plamy. Też je wykleić w innym kolorze, no nie? Tak! A tu jeszcze inne. Co? Władzio, a ty co będziesz wyklejał? Powiedz mi. Albo coś rysować? Samochód. Samochód? W życiu. To za trudne. Piłkę naklejmy. Albo balona, dobra? Będziemy balona robić? Balona! Balona. No to patrz, Władysław. Robimy takiego balona. Piękny będzie. Będzie piękny. Tak? Na sznurku. I będziemy tu zaraz go wyklejać jakimiś kolorowymi papierkami, prawda? Ale ma Władek balon. Piękny ma balon. Proszę bardzo, tu mamy takie skrawki, na przykład różowe. Zaraz będę miał więcej tego. Chyba z tych skrawków. Mama, mi nie będzie zabierać. A zobaczcie, tutaj są takie różne karteczki we wzorki. Tu są pudle, tu kwiatki. Ładne kwiatki. Ja tej, tej. Wielki papier, proszę bardzo. Ja tego. Ale możecie się tam swobodnie, myślę, podzielić. Nie musicie tak zagarniać na swoje strony. I ty jeszcze od tego. Ale jak może Łatkowi damy jeszcze wybrać? Łatkiem to ja sobie tu poradzę, wyślę Łatkę, nie martwcie. Jest coś taki? Jest taki będzie podaj. Dobra, jaki kolor się Pani życzy? Muszę powiedzieć. Ja wybrałam taki... Mało chyba, nie? Wszystkie. Więc... O, trochę takich skrawków. Proszę, czerwony. Ja prosiłam jakiś czerwony. To tym czerwonym chyba też można się podzielić, tak myślę. Niebieskim też można się podzielić. O, ja niebieski, ja niebieski. Proszę bardzo. O, jest jeszcze tyle. A pokaż ten czerwony. Daj mi! Ale tym też można się podzielić. To trzeba podzielić na pół. Mamy tu nożyczki jakieś? Nie mamy. Chciało nożyczki. Gdzie klej? Ja też powiedzcie, jak klej. Proszę bardzo, daj klej. Ale ja już tu jeden, spokojnie, proszę. Dobrze, jakiś kolor jeszcze potrzebny? Na razie chyba nie, co? Nie, nie, nie. Dobra. No to proszę Pani. Ja nie umiem. Ale po co się irytujesz od razu? Wystarczy powiedzieć, daj. Jeszcze parę serduszek bym chciała. Dobrze, dam Ci. Po co krzyczysz? Dobra, a my z Władkiem będziemy wyklejać balona. Władek, jakiego chcesz balona? Niebieski może być? Nie, będzie zielony. Ale na jakiej kartce? No na takiej. No to już mam przygotowaną. Władek, jaki chcesz kolor? Pomarańczowy, zielony? Na taki? Na taki? Ty masz motylka, wyklejaj. A ty, Władek, który kolor wybierasz? Taki czy taki? O. Halo, kolego, który kolor? Chcesz motylka kleić? Nie, ty klej chcesz, tak? Ale wybierz najpierw kolor, to ja Ci klej skombinuję. Taki czy taki? To. Wszystko Ci jedno, nie? To będzie niebieski w takim razie. No Matyśka, do dzieła. Mama, ja nie umiem tego dekorować, bo mi się to wpina. To co? To wiesz co zrób? Na
podłogę sobie to przenieść. Tam obok dywanu. Na obok dywanu. A ty Nadyska nie musisz tak kombinować. Pokaż mi tu. No, są dobra. Musisz sobie znaleźć każde swoje miejsce. Każde swoje miejsce. No i kawałek po kawałeczku. Zobacz, Dorusia. Odrywamy i przyklejamy, tak? Super. Tak, właśnie, Władek. Brawo. Proszę bardzo. Wow, ale... No, ja ci tutaj klejem trochę posmaruję. Brawo, Niuniu! Brawo, Niuniu! No, dobrze ci idzie, koleżko. Proszę, proszę. Już mamy klej. Już klej, jest, już klej mamy. Teraz Klara będzie kleiła. A ty przyklejaj papierki, proszę. Ja się podzielę z Matkiem klejem. Tu masz papierki na naklejanie. Proszę bardzo. Matyldzie się nie podoba? Matyldzie wszystko się podoba i Matylda już też pracuje nad swoim materkiem. A ze skina? No, tutaj czerwone, a na przykład w tym drugim polu jakiś inny kolor. Mama, no? Chcę tutaj wykrywać. Proszę. No, przykleję. A tu jeszcze masz klej, Władek. Mama, ja nie umiem tego robić. Daj, to ja ci zrobię. Nigdy sobie takiego nie wyjdzie. To będzie bardzo materiałkowe, ale... Materiał? No, bardzo bajkowe. Proszę. Klara, kiedy złamiesz mnie. Ups. Klara, co? Drugi taki. Ale ci dobrze idzie, Władek. A mi też? Tobie w ogóle bajecznie. Matylda też się super stara. A mój kolor też? Tak, bardzo ładnie. Ładnie te kolory wybieracie. Tutaj kleimy, Władzie. A ja też chcę czerwone. Jeszcze czerwone? Oczywiście. Słucham, Matylda, jaki masz problem? Ja nie wiem, jak jeden papier przykleić. No to go może podziel na mniejsze. Będzie było łatwiej. A ja nie mam kleja. Wstawić. Zaraz dostaniesz klej. Tutaj, Władek, trzeba kleić. Dobra. Dobre jest to. Dzięki. No spoko. A ja nie ładnie? Pięknie. No, Klacia, jeszcze tam brakuje ci czerwonych elementów. Ja cię. Czyli nie mam kleja. Do seka, ja tylko bardzo. Jak co? Babcia Ania, co się jedzie? Nie, chyba dzisiaj nie przyjedzie. Albo dziadek, chyba nie. Albo babcia Ania. A mama ci nie starczy? Chcę mamę. No to dobrze, no to klej. Kleić. Dlaczego się nie możesz skupić? Bo ja nie... Co, Klarciu? Bo ja tutaj za dużo klejałam i tak to mi się nie chce skupić. Aha, nie możesz się skupić. Ale bardzo ładnie ci wychodzi. Ale ja mam dużo kolorów na to skupienia. Aha. To pracuj. To zabiję te kleje.